Niepełnosprawność często kojarzona jest z niezdolnością do pracy. W rzeczywistości jednak osoby niepełnosprawne mogą być aktywne zawodowo i swobodnie funkcjonować w codziennym życiu. To z myślą o nich w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnością Zakład Ubezpieczeń Społecznych drugi oddział w Łodzi zorganizował wydarzenie pod hasłem Praca i Pasja. ZUS już od 2007 roku rozpoczął działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W początkowej fazie organizowaliśmy drzwi otwarte. Od 2016 roku już prowadzimy takie działania kompleksowe, organizujemy eventy, organizujemy takie konferencje, w której jesteśmy tutaj, w której uczestniczymy. O możliwościach, oczekiwaniach i szansach w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością rozmawiano w czasie panelu dyskusyjnego. Jego moderatorem był Marcel Jarosławski ze Zduńsko-Wolskiego Magistratu. Była pełna sala ludzi, były lokalne stowarzyszenia, które pracują na rzecz osób niepełnosprawnych. Byli zaproszeni goście reprezentujący zarówno instytucje publiczne, jak również też organizacje pozarządowe, również przedsiębiorców, więc myślę, że dosyć szeroka grupa osób i taki przyczynek do tego, żeby się spotkać, żeby wypracować jakieś wspólne stanowisko, żeby odczarować instytucje publiczne, no bo też nie tylko osoby niepełnosprawne, ale w ogóle obywatele czasami podchodzą do instytucji publicznych z rezerwą, a jednak one są dla nich po to, żeby obsługiwać mieszkańców i po to, żeby służyć im jak najlepiej. O konieczności dostosowywania budynków i punktów obsługi klienta do potrzeb osób niepełnosprawnych mówił również dyrektor łódzkiego oddziału ZUS. Pętle indukcyjne, które umożliwiają łatwiejszy kontakt z osobami niedosłyszącymi. Mamy punkty, gdzie korzystamy z usług wideotłumacza. Na naszych punktach obsługi klienta pracują pracownicy, którzy posługują się językiem migowym. Spotkanie było okazją do zaprezentowania umiejętności artystycznych uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Czynne były również stanowiska instytucji i urzędów, przy których eksperci m.in. ZUS-u, Narodowego Funduszu Zdrowia, MOPS-u, Urzędu Skarbowego udzielali informacji. Tyle instytucji w jednym miejscu stwarza możliwość, aby w jednym czasie skompletować sobie kompendium wiedzy związanej z niepełnosprawnością. Można było też zmierzyć poziom cukru i ciśnienia, porozmawiać też z przedstawicielami fundacji oraz stowarzyszenia działających na rzecz niepełnosprawnych.